śpiewać i w obecności Twej stać. I w obecności Twej stać. Ty jesteś wszechmocny. Potężne jest imię Twe. Potężne jest imię Twe. Ty jesteś wszechmogący. Twój brat piękniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean. Jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący. Twój brat piękniejszy jest. Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie, nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie, nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Wiecie, Bóg jest tak niesamowity, że nie ma rozbieżności w Niego, nie ma jakiegoś rozszczepienia. Mnie zawsze to buduje i niesamowicie kręci, że dostaję od Niego słowo, przygotowuję się, co mam powiedzieć i wychodzi ktoś, z kim nigdy nie uzgadniałem żadnych terminów,
wychodzi i mówi słowo zachęty i mówi dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć. Znaczy nie wszystko, ale mówi w tym samym temacie. Skoczymy do tego fragmentu, żeby nie było tak sucho. To jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdy Abraham składa ofiarę ze swojego syna. W zasadzie chciał złożyć, nie doszło do tej ofiary. I przeczytamy sobie fragmencik, werset 7 i 9. Do ofiary nie doszło, bo Bóg wypróbowywał tylko wiarę Abrahama, czy jest w stanie poświęcić wszystko, nawet to, co najbardziej kochał, co tak bardzo wyczekiwał swojego syna, czy nie jest wyżej postawiony niż Bóg, niż miłość do Boga. W taki dziwny sposób właśnie to Bóg z Abrahamem rozegrał. I w 22... Se zapisałem, dobrze. Wersety 7 i 9. Jest tak napisane. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: Ojcze mój, a ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, w którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ja w swoim życiu, żebym ja miał budować ołtarz dla swojego dziecka, żeby go tam spalić. Nie wyobrażam sobie. Ale chciałem wam powiedzieć, że wszystko, co potrzebował Abraham do tego, żeby złożyć tą ofiarę, niósł ze sobą. Wszystko zabrał, czyli drwa, przygotował się pod pałkę. No wszystko. On się przygotował do tego, żeby złożyć tą ofiarę. I nie wiem, może to jest kwestia kultury, bo kiedyś dla niektórych bogów tam składano dzieci w ofierze. Może dla niego to było łatwiejsze do przyjęcia, chociaż podejrzewam, że nie. Ale w Nowym Testamencie czytamy, że Abraham wierzył, że Bóg wzbudzi go z martwych. No, słyszał Ewangelię, że Bóg będzie wzbudzał z martwych. Słyszał o życiu wiecznym. Miał takie relacje z Bogiem, że on już o tym wiedział. Bóg tego przed nim nie zataił, dlatego łatwiej mu to było zrobić. Czy podjąć tę decyzję, żeby zaufać Bogu i chcieć złożyć swoje dziecko w ofierze. Bóg do tego nie dopuścił i znalazła się tam owieczka. I gdy Abraham ją zobaczył, powiedział, złożył tą owieczkę w ofierze zamiast swojego syna, powiedział, że Bóg wszystko widzi i Bóg zaopatruje. I nazwał to miejsce, znaczy to nazwał Boga takim przydomkiem, Bóg zaopatruje, czy Bóg jest zaopatrzeniem. Choć czasem jest to tłumaczone jako, że Bóg wszystko widzi. I o tym chciałem dzisiaj mówić, o Bożym zaopatrzeniu. I prosiłbym was, żeby się wyświetlił, znaczy Julkę bym prosił, żeby wyświetliła tytuł. Tak wygląda Boże zaopatrzenie. Zaraz do tego dojdziemy. I znalazłem dwa fajne fragmenty w Biblii mówiące o zaopatrzeniu. W zasadzie Bóg mi je pokazał i buty mi spadły, więc chciałbym się tym podzielić. Pierwszy fragment jest ze Starego Testamentu. Pamiętacie taki okres dziejów Izraela, gdy Izrael był gnębiony przez swoich najeźdźców? To był okres sędziów. Nie było żadnego władcy w Izraelu. Od czasu do czasu Bóg powoływał jakąś osobę na sędziego, która prowadziła Izrael. Oni się wtedy trzymali bardziej Boga, ale gdy ten sędzia umierał, ochrona się kończyła i wszystko padało do zera praktycznie, bo najeźdźcy ich co roku najeżdżali, wszystkie plony im kasowali. Oni się chowali po jakichś skałach, kto się nie schował, to zginął albo w niewolę został wzięty. Więc tak naprawdę Izrael jako państwo nie istniało. To były takie tereny łowieckie dla innych plemion wokoło. I było tak do czasu, gdy Bóg powołał Saula na króla.
Saul był pierwszym królem Izraela i powstało zaczątki państwa. Powiem tak, ciężko jest budować państwo, gdy sąsiedzi są przyzwyczajeni, że jesteś ich pastwiskiem. Więc jak się tylko dowiedzieli, że oni coś skombinowali, zaraz ich najechali. Bóg dał im zwycięstwo. Państwo się powoli rodziło. Ale Saul nie był królem, który się trzymał Boga. I Bóg powołał na króla Dawida. Jeżeli będziecie wnikliwie czytać, to dowiecie się, dlatego go powołał, że miał serce, które się Bogu podobało. Takie, które szukało Boga. Powołał go jako z jakiejś tam biednej rodziny, nic nieznaczącej, najmłodszego syna, siódmego. Więc miał małe szanse, żeby cokolwiek znaczyć w swojej rodzinie, bo starszeństwo było, no siódmy był, nie miał szans. Chyba, że jakiś pomór by był i by został. I został królem nad Izraelem. Rządził mniej więcej 40 lat w sumie, ale nad Izraelem rządził 20 parę lat. Część rządził tylko Judą. Nie będziemy tego wszystkiego przytaczać. Ale było takie miejsce w jego życiu, gdy zastanawiał się nad sobą i zastanawiał się nad tym, co Bóg robi w jego życiu i powiedział sobie tak, ja sobie w fajnym, wygodnym miejscu mieszkam, a Ty, Boże, w jakimś namiocie. Wiesz, ta arka jest Twoja zdesantowana w jakimś namiocie. Tak nie może być. To nie przystoi, żeby mój Bóg nie był... No po prostu, jak to wygląda? I gdy wpadł na ten pomysł, spytał się proroka, którego miał na podorędziu, powiedzmy, Natana. I powiedział, Bóg jest z tobą, rób wszystko, co zamierzasz. Chciał zbudować Bogu świątynię. Ale Bóg dotknął tego proroka i prorok się wrócił i powiedział, nie ty zbudujesz tę świątynię, ale zbuduje twój syn. Bo ty za dużo krwi przelałeś. Twój syn to zbuduje. I większość osób by powiedziała, super, zajmę się czymś innym. Ale Dawid tak nie zrobił. Dawid wiedział, że to jest jego powołanie i przygotowywał wszystko do budowy tej świątyni. I teraz tak. Pamiętacie, państwo powstające od zera. Nie minęło ani jedno pokolenie, jest drugi król, ono się dopiero krystalizuje. I po tym objawieniu, które miał Dawid, Bóg mu jeszcze w tym objawieniu powiedział, że zapewni mu, że jego tron będzie na wieki. Dawid w to uwierzył. Teraz tak powiedz słudze memu Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem Cię z pastwiska, z trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś. I wystąpiłem we wszystkich nieprzyjaciół, wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed Twego oblicza. I czynię Cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. Wyznaczę też miejsce ludowi memu Izraelowi i zaszczepię go i będzie tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie już niepokojony i nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio. Uwierzył w to słowo i ruszył na swoich przeciwników. Wyruszył na Filistynów. Oni mieli przeważające siły w porównaniu do armii Dawida. Ruszył na Filistynów, zwyciężył. Ruszył na Moabitów, zwyciężył ich, czyli tych najeźdźców, którzy regularnie gnębili ich za czasów sędziów, czyli tak bardzo niedawno. Zniszczył swoich wrogów, zajął ich miejsca, zaatakował następnego najeźdźcę, ale jemu przyszli z pomocą Amalekici. Ich też skasował, mimo ich przeważającej siły. I tam czytamy, że on bardzo wielkie łupy zgromadził. Pozbierał masę łupów. Można dalej przeczytać, jak były te łupy. I wszystkie przeznaczył na budowę świątyni. Wszystkie te łupy, które zebrał z tych wojen, które trwały tam parę lat,
wszystko przeznaczył na budowę świątyni. I przeskoczymy trochę dalej do jego syna Salomona, który już buduje świątynię. Czytaliście kiedyś, jak była zbudowana świątynia? Wszystko tam jest wypasione na maksa. Wszystko. Podłogi ze złota. W miejscu świętym podłogi są wylane ze złota. Mnie to urzeka. Ściany są zrobione ze złota. Drewno jest specjalne, sprowadzane, nie byle jakie, tylko takie, które jest bardzo trwałe. Powlekane jest ze złotem. Gwoździe są robione ze złota. Zawiasy są robione ze złota. No, zdurnieli. Odjazd, pełny odjazd. I skąd oni mieli na to towar? Otóż Bóg, jak dał pomysł Dawidowi, żeby budować świątynię, zaopiekował się również tym, że będzie budulec na tą świątynię. Zaopiekował się również tym, że za czasów Salomona był pokój. Wszyscy wrogowie byli poskromieni przez Dawida, a jego syn mógł spokojnie budować świątynię. Jeszcze umacniał jego królestwo. Także wszystko to powstawało w Bożym planie. Bóg tak to zaopatrzył, że każdy, kto tą świątynię podziwiał, mu szczęka spadała. A propos, taka mała dygresja, nie wiem skąd pastor weźmie złoto na świątynię w kuźni, ale nie martw się, pastorze, jak Bóg ci da taką wizję, to tak będzie. To złoto już jest gdzieś tam zabezpieczone. Śmiało. I chciałem wam powiedzieć o jednym fragmencie, jak zdobyli jeden z tych ludów, było tam niezliczona ilość brązu i żelaza. Niezliczona ilość, jest tak napisane, niezliczona ilość. A później możemy przeczytać, że z tej niezliczonej ilości brązu jeden z elementów, który był w świątyni, to było morze zbudowane i ono było na 2000 batów, jest taka pojemność podana. Wiem, że nie wszystkim mówi, co to jest bat, ale to około 40 litrów. Więc niezły basenik, cały z brązu, ściana na szerokość dłoni, ja mam wąską dłoń, ale niech będzie, ścianka na szerokość dłoni, no potężna konstrukcja i to wszystko stało na 12 bykach, również odlanych z brązu i wszystko było jednym odlewem. Niesamowita ilość brązu i to jeszcze zostało, żeby odlewali naczynia, przybory do składania ofiar. Było tego tyle, że nikt nie był w stanie policzyć, jaka jest waga tego. I można powiedzieć sobie, no nie chciało im się, albo nie byli w stanie. Waga złota jest podana, waga srebra jest podana, jaka była zużyta. Rzeczy, które mogli określić, zostały określone. Natomiast nie mogli określić ilości brązu, które tam były użyte. Tyle tego było. Bóg to wiedział, jak będzie wyglądać jego świątynia. Przekazał swoje plany świątyni Dawidowi. Dawid przekazał je synowi i syn je budował. I Bóg zabezpieczył te wszystkie rzeczy potrzebne na budowę świątyni. A żeby było śmieszniej, Dawid je sprowadził. On mówi do swojego syna, to też bym wam chciał przeczytać. Dwudziesty drugi rozdział, 14 werset. Mówi, oto ja przy całej mojej udręce przygotowałem dla świątyni Pana 100 tysięcy talentów złota. Talent około 50 kilo. Czyli 4 tony. 4 tony złota. Srebra zaś 1 000 000 talentów. Może być? A spiżu i żelaza, czyli brązu i żelaza tyle, że nie da się ich zważyć, bo ich tak dużo. Również drzewo, kamienie przygotowałem, a ty możesz do tego jeszcze dokładać. Rozumiecie? I to wszystko sprawił Bóg, że mógł sobie Dawid te rzeczy zdobyć na swoich wrogach, wypełniając słowo, które mu dał. To niejako przy okazji dostał. Idąc
w Bożym planie, to co Bóg zamierzył dla Dawida, resztę rzeczy dostawał jakby w gratisie, przy okazji. Mógł to zabezpieczyć i przekazać swojemu synowi, żeby była zbudowana świątynia. W czasach Salomona jest opisane, żebyście nie myśleli, że Salomon był biedny, bo całą kasę przeznaczył na świątynię. Nie, w czasach Salomona jest napisane tak, że jego dochód roczny, który państwo zdobywało, to było 666 talentów złota. To był dochód. Czyli coś tam wydawali, a to był czysty zysk. Srebra i innych rzeczy się nie liczyło. Srebro w ogóle nie miało wartości w czasach Salomona w Izraelu. Cokolwiek miało wartość, to było ze złota. Srebrem się nikt nie przejmował. Takie były liczby. A spiżu, czy tego brązu, nikt nie był w stanie policzyć. Tyle tego było. I nie dlatego, że im się nie chciało. Po prostu nie byli w stanie tego ogarnąć. Tak Bóg działa, jak wypełnia się Jego słowo, albo jak są ludzie, którzy realizują Jego plan i przychodzi zaopatrzenie, Boże zaopatrzenie, i zasypuje, po prostu zasypuje. Ważne jest, żeby te zasoby przeznaczać na właściwy cel. Jeżeli Dawid by tego nie przeznaczał na właściwy cel, tylko pod siebie gdzieś tam rozdawał, robił różne inne rzeczy, nie powstałaby taka świątynia. Albo nie powstałaby później. Może Bóg by to inaczej rozegrał. Niemniej jednak, tak jak mówię, wybrał go na króla, bo miał serce, które szukało Boga. Które było szczere wobec Boga i Dawid się chciał podobać Bogu. I chciałbym wam pokazać taką historię z Nowego Testamentu, która mówi o tym samym, tylko inaczej. I to jest napisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Dwudziesty piąty werset do 33. Dlatego Jezus mówi, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani nie żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Salomon. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszcie się więc, nie mówią i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Amen. To jest dokładnie mowa o tym samym. Ja wiem, że nie wszyscy mnie rozumieją, dlatego będę mówił dalej. Nie troszczcie się. Proszę o pokazanie pierwszego obrazka. Numer 1. Nie masz numeru. Super. To jest właśnie numer 1. Powiem wam taką historię odnośnie tego, co przeczytałem. Kiedyś, siedząc w moim domu, usłyszałem o tym, że jest Bóg.
wiedziałem o tym, że jest Bóg. I usłyszałem o tym, że ten Bóg mnie kocha i tak bardzo mnie kocha, że zmarł za moje grzechy. Nie bardzo to do mnie docierało. Czy jak ta historia z Abrahamem i ofiarą swojego syna. Nie bardzo to do mnie docierało. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że ofiara, która była złożona dawno, dawno temu, ma cały czas moc, żeby zgładzić moje grzechy? Ale Bóg dał mi łaskę i uwierzyłem w to. Uwierzyłem w to. I było to podobne do takiej informacji, że do portu w Kuźni Raciborskiej przypłynął statek. Trzeba się tam udać, żeby odebrać cenny prezent. Udałem się. Udałem się w taką drogę. Uwierzyłem, że to jest prawdą, że Jezus zmarł za moje grzechy. Poszedłem dalej, wyznałem to swoimi ustami. Pomodliłem się, żeby Bóg, oddałem Mu swoje życie w tej modlitwie. Poprosiłem, żeby Bóg prowadził moje życie, że ja już nie chcę swojego życia prowadzić. Niech Bóg to robi, bo ja nie daję rady. I stał się cud. Stał się cud, bo stałem się nowym stworzeniem. Nawet o tym nie wiedząc. Dotarłem do tego portu przez tą modlitwę, przez ten czas, który miałem. Dotarłem do tego portu i otrzymałem cenny dar, zbawienie. I wróciłem bardzo szczęśliwy do swojego domku i byłem, o, to jest to, radocha. Wiecie jak to jest, Boże prowadzenie, twarz się od razu w banana do góry kręci. Wszystko jest takie piękne, nie czujesz bagażu, który miałeś. No, rewelacja. Zdejmuje ktoś z ciebie wszystkie ciężary. Czujesz się fantastycznie. Chcesz opowiadać wszystkim o miłości Bożej. Chcesz wszystkim mówić o Bogu. I to jest fajne, to jest super. Ale po jakimś czasie spotykasz ludzi, którzy też tak mają jak ty. I mówią, wiesz co? W tym porcie jest ten statek dalej. I tam są jeszcze różne fajne towary. No to idę. No idę do tego portu i po drodze patrzę, idą tacy jak ja. Tylko wiecie, ja szedłem tak, zadowolony, fajnie. A oni szli, jakieś torby mieli, siatki, plecaki. Wy o co chodzi? Ludzie, co wy? Na chyt idziecie jakieś, o co chodzi? No okazało się, że ten statek, który przypłynął, właśnie tak wygląda. Tam jest masę towaru. I nie chodzi o to, żeby być tylko zbawionym. Że Bóg chce czegoś więcej. Że Bóg ma plan dla mojego życia. Że chce, żebym coś innego również robił dla Niego. Żeby Jego królestwo się rozrastało. Ale co ja mogę robić? Nie mam żadnych predyspozycji do tego. Nie mam żadnego zaplecza. Ale Bóg to wszystko zabezpieczył. Właśnie przybył statek do portu. A ja miałem tylko ręce w kieszeni. I zrozumiałem, że ci, co się tam udawali ze mną, to oni mieli siatki, torby, plecaki, bo oni już wiedzieli, że trzeba nabrać do swojej służby rzeczy. Wiecie, te siatki, plecaki, to była ich wiara. Ona była dużo większa. Oni szli z modlitwą. Chcemy to, Panie, chcemy robić to, modlimy się o to, zabiegamy o to. Rozumiecie? Walczyli o różne rzeczy. W cudzysłowie walczyli. Prosili Boga o różne rzeczy. I jedni mieli wiarę jak reklamówka z Biedronki. A inni jak plecak z Decathlona. Jak wróciłem trochę taki zniesmaczony, że ja mam tak mało, znowu się modliłem. I Bóg mi pokazał moją pierwszą służbę. Bardzo byłem szczęśliwy. I moje modlitwy były właśnie skierowane do tej służby. I one były takie, że reklamówka z Biedronki to by była przesada. One się mieściły w normalnym portfelu. No, takie skromniaczki. Więc pokazał mi Bóg również inną służbę, która była dla mnie bardzo szalona, bym powiedział.
Bóg pokazał mi, żebym się modlił o to, żeby zostać prorokiem. Wow. Jak czytałem o prorokach, to byli szaleni ludzie. Oni dla Boga robili takie rzeczy, że w głowie się nie mieściło. Było dla mnie wielkie i straszne. I zostawiłem to. Skupiłem się na mojej służbie. Potem Bóg mi dał następną służbę. Ona już była poważniejsza. Potem następną i następną. I z coraz większymi torbami chodziłem do portu. Dalej chodzę. Wiecie co? Czasem zamawiam pociąg. Czasem po prostu zamawiam pociąg z towarami. Mówię, Panie, no potrzebuję. Potrzebuję tyle na tą służbę, że do kieszeni już tego nie zmieszczę. I czasem przyjeżdża ten pociąg i cały ten towar, który potrzebuję, jest zasypywany. I nie zawsze on jest materialny, ale zdarza się, że jest materialny. Czasami jest to duchowy materiał. Ale zdarza się również, że dostaję kromkę chleba i to jest tyle, co ci wystarczy. Mówię, nie, to jest niemożliwe. Kiedyś myślałem, że Bóg się pomylił, ale tak nie jest. Bo Bóg przychodzi do twojej służby i myślisz, że masz niewiele, ale tak jak było cudowne rozmnożenie chleba, tak Bóg podczas tej służby to rozmnaża. Karmiąc i ciebie, i wszystkich naokoło, którzy są. Bóg jest niesamowity. My czasami musimy widzieć duże rzeczy, musimy po prostu je zobaczyć albo mieć zapewnienie, że to już jest zgromadzone, to już tylko czeka na nas, żebyśmy wzięli. I wtedy jesteśmy pewni i możemy iść. Możemy się modlić, jest świetnie, jest super, ale przeważnie wychodzisz z bagażami, które są twoją wiarą i wierzysz, że zostaną napełnione. Jeżeli realizujesz słowo, które ci Bóg daje, to wszystko inne dostajesz w gratisie. Jesteś zasypywany. Nie musisz się przejmować rzeczami, które są drugoplanowe. Jeżeli zdecydujesz się na drogę, żeby całym sercem służyć Bogu, tak jak robił to Dawid, to wszystko inne będziesz dostawał gratisowo, przy okazji. Po prostu Bóg się tym zaopiekuje, On się o to zatroszczy. I możesz sobie myśleć, no dobra, przyjechał taki statek i ja go przerobię przez całe moje życie, ja go przerobię. Jest drugie zdjęcie? Jak przychodzisz do portu, to wygląda tak. I statki cały czas dochodzą. Nie martw się, nie zabraknie dla nikogo. Ani tego, co masz, ani tego, co się chcesz podzielić. Nie bój się dzielić tym, co masz. Bóg sprawia przez ciebie, że tym, czym się dzielisz, daje ci więcej, żebyś się mógł więcej dzielić. Dotyczy to materialnych rzeczy, jak i duchowych. Jeżeli otrzymasz słowo jakieś od Boga, które cię zbuduje, podziel się nim. Jeżeli otrzymasz uzdrowienie, podziel się nim. Wiesz dlaczego? Bo zbudujesz czyjąś wiarę, żeby również do kogoś innego przyszło uzdrowienie. Nie zostawiaj wszystkiego dla siebie. Nie myśl, że jeżeli będziesz brał pod siebie, twoje życie będzie fajniejsze. Nie. Twoje życie będzie fajniejsze, jak będziesz tak jak Dawid. Wszystko, co cenne, na świątynię. Na świątynię. Czy jemu czegoś brakowało? Umarł jako człowiek, który był syty dni. O niewielu ludziach pisze w Biblii, że umarli jako ludzie, którzy byli syci swoich dni. Miał wszystko. Miał wszystko, co chciał. Był spełniony, odszedł w spokoju. Niewielu tak ma. Ale miał takie serce, które co cenne dla Boga. Dla Boga. Więc jeżeli myślisz, że w porcie, do którego idziesz, zabraknie towaru, który jest cenny, to mylisz się. Statki dopływają cały czas.
Jeżeli Bóg otworzy twoje oczy, to zobaczysz masę kontenerów. Widzicie tą małą ciężarówkę, która tam jedzie? Tak? Taki ciągnik siodłowy. On właśnie ma jeden kontener na sobie. Taka 42-tonowa ciężarówka. Tyle tego jest. I cały czas dopływa. Nie zabraknie. Nie martw się. Kończąc, chciałbym was zachęcić do tego jeszcze raz. Zmień swoje nastawienie na to, co masz. Przewartościuj to, co masz i zacznij dawać na świątynię. Na świątynię Bożą. To, co dostajesz jako słowo, to, co dostajesz jako materialne rzeczy, zacznij testować Boga, jak działa. Będziesz zaskoczony, bo u Pana jest niesamowite zaopatrzenie. Dziel się słowem, które dostajesz. Dziel się mocą, która spływa na ciebie. Nie zakopuj tego nigdzie. Jeżeli borykasz się z jakimś problemem, zapraszam cię, wyjdź i w modlitwie Bóg cię zaopatrzy. A całej reszcie chciałbym zaproponować modlitwę o takie przebudzenie, o zmianę myślenia w głowie, żeby moje serce bardziej patrzyło na Boga niż na siebie, niż na moje ciało.